Pianista też? Wszyscy. No więc mamy właśnie... Jeszcze mamy dyrygenta w zasadzie. No dyrygenta to... To by się może dać szeroko pianista po prostu. Co? No dobra, tak damy szeroko, to wejdziemy w orkiestrę. Struny były naciągnięte cały czas i dlatego to strzeliło. A to poleci dalej, myślisz? Dałoby się? Nie dałoby się zagrać teraz w sobotę na nim? Myślę, że tak. Wejdź na chwilę na ten 19. Zobaczymy, czy tam można ją trochę lepiej przesadzić, co my tu mamy. To jest chyba 13, tak. 13 to jest środa. To powiedziała ci prawdę, ale to nie jest w każdą środę, tylko tego 13. Słuchaj, Krzysiek, dziękuję ci za ten poprawiony program. Jakbym mogła cię prosić jeszcze o wydrukowanie dwóch egzemplarzy dla solistki. Czy my mamy sobie wybrać jedną z tych dwóch propozycji, znaczy z tych czterech propozycji, którą mamy w każdej tej wizualizacji, czy one będą po prostu różne do nas przesłane? W literze A taktuje normalny takt. Raz, dwa, trzy, tu, tom i wchodzi. Jasne? Nie, nie. Nie ma tego przedtaktu. Dyryguje od A. I wchodzimy w drugim takcie litery A. Bum. Szas, szas, szas. Jest. Tak. Raz, dwa, i. Rezerwacja była, tak? Tak, tak, tak. I udało się tam wszystkie zapisać? Nie, nie wszystkie. Nie wszystkie, ale prawie wszystko. Tą 20 zblokujemy i wtedy ta osoba, te trzy osoby się przysiądą po prostu na prawo. Tak? A możesz sięgnąć tą moją kosmetyczkę białą z szafki? Z szafki. Tam to jest uchylona. Nieważne jak gram, ważne jak wyglądamy. Nie żyć. Taki.
On nie lubi wychodzić na estradę, więc wiem. Myślę, że będziesz musiał tego bardzo mocno za serce pociągnąć i po prostu wyciągnąć. On stanie na brzegu estrady najprawdopodobniej. Więc to już, bo tak się stało w Nosprze przecież, tak? Także to w... Ale wyszedł jednakowoż. Słucham? Jednakowoż wyszedł. Wyszedł. I tutaj też pewnie będziemy musieli go po prostu zabrać, chociaż jest w środku samej widowni. Szanowni Państwo, za 5 minut rozpocznie się koncert. Prosimy o zajmowanie miejsc na widowni. Jestem dyrygentem dzisiejszego koncertu. Jestem specjalistą do spraw promocji. Jestem lutnikiem. Jestem wiolonczelistą i mam przyjemność być solistą dzisiejszego koncertu. Jesteśmy skrzypaczkami. Jestem szefem biura obsługi słuchacza i szefem sprzedaży w Filharmonii. Jestem pianistą, a to jest moje narzędzie pracy. Jestem elektrykiem i oświetleniowcem w Filharmonii. Jestem wiolonczelistą. Jestem skrzypaczką i gram w grupie drugich skrzypiec. Jestem kasjerką. Zajmuję się koordynacją projektów edukacyjnych. Jestem skrzypaczką, gram w grupie drugich skrzypiec. Jestem kasjerką w Filharmonii. Zajmuję się koordynacją koncertów kameralnych i organowych. Jestem skrzypaczką, gram w grupie pierwszych skrzypiec. Jestem tubistą. Jestem kierownikiem działu organizacyjno-programowego. Jestem kontrabasistą, ale też bibliotekarzem. Jestem fagocistką. Jestem dyrektorem Filharmonii Łódzkiej. Thank you.